Cześć, Paweł Pagarz z PPCG Stock z tej strony. Czy zastanawialiście się, co takiego zrobił Warren Buffett, że dzisiaj zmierzając w kierunku końca swojego życia, może powiedzieć, że osiągnął ogromny sukces finansowy? Kiedy zaczynał, nie był jakoś szczególnie bogatym człowiekiem. Dzisiaj, kiedy za ileś lat będzie kończył przygodę z inwestowaniem, może się nazwać jednym z najbogatszych ludzi świata. Jak sam mówi i co moim zdaniem jest najważniejsze w jego przekazie, zrozumiał w wieku około 16 lat, że rynku nie da się przewidzieć w krótkim terminie. Przyjął to jako pewnik i mimo tej niepewności nie przeszkodziło mu to zarobić ogromnych pieniędzy. Jako pewnik przyjął również to, że jeżeli firma zarabia i dzieli się zyskami, to nie ma możliwości, aby taka firma nie uzyskała wsparcia inwestorów rozumianego jako zakup akcji tej firmy. To samo zresztą możemy zaobserwować w naszym kraju. Czy zauważyliście, że akcje spółek dywidendowych dość chętnie rosną nawet w ciężkich czasach, a inwestorzy niechętnie się ich pozbywają? Buffett zrozumiał również, dość wcześnie, że dobre zakupy robi się wtedy, kiedy inni na rynku są niechętni do dokonywania zakupów. Nie ma zresztą w tym nic dziwnego. Kiedy ceny spadają, ludzie raczej pozbywają się akcji zamiast je kupować. Ból straty kapitału jest widocznie dla nich mniejszy od bólu posiadania niżej wycenionego portfela przez jakiś czas. To, co już dość dawno zauważyliśmy i co stosujemy na własną korzyść w PPCG Stock, to, że skutkiem akumulacji dużych inwestorów zawsze będzie wzrost cen. Podobnie jak skutkiem dystrybucji będzie spadek cen. Nie ma innej możliwości. Dlatego jeżeli widzimy duże wolumeny na spadku w czasie, kiedy nie są one spowodowane wiadomościami fundamentalnymi, zakładamy, że ktoś pokroju Warrena Buffetta dokonuje zakupów i gdzie skutkiem tejże akumulacji będzie wzrost ceny w czasie. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Czy jeżeli Warren Buffett kupił 10 milionów akcji danej spółki, to ustawia stopa 5% poniżej ceny zakupu? Sprawą oczywistą jest, że pojęcie czegoś takiego jak stop w takiej strategii inwestycyjnej nie istnieje. Dlatego nie jest ważna dla niego wycena w krótkim terminie, ale wzrost wartości w czasie. Dlatego właśnie powiedział, że cena jest tym, co płacisz, a wartość tym, co otrzymujesz. Dlatego warto kupić dużą wartość po niskiej cenie. W perspektywie kilkudziesięciu lat możemy wprost powiedzieć, że ta strategia działa. Na przykład zakup akcji Coca-Coli po niespełna 2 dolary w 1987 roku, obecnie wyceniana ponad 40 dolarów, dała mu ponad 20-krotny wzrost wartości inwestycji. Ale tu nie tylko o wzrost wartości inwestycji chodzi. Dzisiaj, rok do roku, Coca-Cola wypłaca Buffettowi dywidendę w równowartości jego pierwotnej inwestycji. Zainwestował 20 milionów dolarów? Otrzymuje każdego roku 20 milionów dolarów. To tak jakbyście w 1987 roku zainwestowali 10 tysięcy złotych i dzisiaj otrzymywali te 10 tysięcy złotych co roku na rachunek. Czas i tak upłynął. Ja żyłem w 1987 roku i odnoszę wrażenie, w cudzysłowie, że to było wczoraj. Takie okazje, jakie były wtedy, są i dzisiaj. Nic w tym względzie się nie zmieniło. Są spółki tanie, akumulowane, które w perspektywie kolejnych lat będą zyskiwać na wartości. Kluczem jest to, aby takie spółki wyłowić, kupić je, zatrzymać i zobaczyć efekty za kolejne kilkanaście lat. Czy jesteście na to gotowi? My z całą drużyną PPCG Stock tak. Zachęcam Was do zaglądnięcia na blog PPCG Stock. Adres znajdziecie poniżej pod nagraniem albo znajdziecie go w Google. Jeżeli wpiszecie blog PPCG Stock w wyszukiwarkę, znajdziecie na nim mnóstwo cennych dla siebie informacji praktycznych dotyczących inwestowania na giełdzie. Trzymajcie się, to wszystko na dzisiaj. Jedziemy po sukces. Cześć!